Cześć, witajcie, jestem Onyja, to jest mój kanał Grywalnie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Skoro oglądacie ten filmik, to znaczy, że jeszcze została wam jakaś nerka do sprzedaży, bo cena tej edycji i jej zawartość jest tragiczna. Tak więc jeśli materiał się wam spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie o tej edycji, czy byście ją zakupili, czy nie. Wszelakie linki do zakupu tych edycji znajdziecie, do zakupu tej edycji znajdziecie na dole. W komentarzu, jak i w opisie, i wpis na mojej stronie internetowej na temat tej edycji też jest. I serdecznie was zapraszam do działu edycji kolekcjonerskiej, w którym powstaje takie małe kompendium dla nas wszystkich graczy. Tak więc, moi drodzy, to co widzicie przed oczyma, jest to edycja kolekcjonerska, która została wyceniona od 1200 do 1300 zł w zależności od sklepu. Tak, nie przysłyszeliście się. Prawie 1300 zł za edycję kolekcjonerską. Ten świat zaczyna już wariować. Mam jeden pomysł na kolejne materiały. Porozmawiamy sobie właśnie troszeczkę o tym cudownym zjawisku, jakim są ceny tych edycji i oczywiście nie jest ich zawartość. Może przejdźmy do tego, ja wam od razu powiem i może wtedy stwierdzicie, że ta cena nie ma sensu. Zawartość edycji kolekcjonerskiej Mortal Kombat 11 przedstawia się następująco. Znajdziemy w niej grę w edycji premium, gdzie dostaniemy w DLC 6 grywalnych postaci, 7 skórek, 7 zestawów wyposażenia i tygodniowy wczesny dostęp do DLC z postaciami. Wow. Otrzymujemy tutaj też steelbooka. Ja wam potem pokażę dokładne zdjęcie, jak on się prezentuje na żywo, bo z tego co widzę, to po prostu ten magnes, który też jest kolejną rzeczą, która znajduje się w edycji kolekcjonerskiej, jest chyba zawarta właśnie w tym steelbooku, albo dopiero w tej figurce, ale dokładnie nie wiem, potem to sobie zobaczymy. Mamy tutaj właśnie tego steelbooka, mamy ten magnes, mamy replikę maski Skorpiona wykonaną w skali 1:1, czy 35x18x21, no i oczywiście mamy kolekcjonerskie opakowanie, jeśli ono będzie takie samo jak w dawnej edycji kolekcjonerskiej Mortal Kombat, to ja za taką cenę dziękuję bardzo. Przejdźmy może sobie od razu do tej zawartości, którą mamy tutaj na żywo, znaczy na żywo, no tak wygląda ona w świetle lamp i na zdjęciu. Jak widzimy, mamy tutaj dość sporą i dużą maskę, z tego co widzę, to góra dla mnie wygląda ala skóra lub plastik, generalnie wszystko chyba jest plastikowe. Po lewej stronie jest to dodatkowe pudełko, które będzie dostępne do zakupu osobno, a po prawej stronie jest to pudełeczko, które znajduje się w tej edycji kolekcjonerskiej. I zapomniałem dodać, że oczywiście do każdej edycji otrzymujemy taką oto wizytówkę, w której mamy numer naszej edycji, edycji na cały świat, chyba świat czy Europę, jest, zostanie wydanych tylko 20 tysięcy, tak więc jest to limitowana edycja kolekcjonerska, ale z tymi limitami, moi drodzy, różnie bywa, jak już sami wszyscy dobrze przekonaliśmy w tym świecie kolekcjonerów. No i co do tego pudełeczka, to tak jak chyba powiedziałem, ten magnes po prostu się zdejmuje z tego pudełka i to pudełko generalnie bez tego magnesu to dziwnie wygląda, bo jak widzieliście wcześniej, to ono jest po prostu same takie czarne. Nie wiem, czy ten magnes przy zdejmowaniu lub zakładaniu na to pudełko nie wyrządzi jakiś szkurcz lub jakichś zarysowań, bo generalnie fajnie jakby ten magnesik był osobno zapakowany, a po prostu to pudełko zawierało takie wklęsłe logo, które byłoby złote. No bo ten magnes można sobie przypiąć do lodówki lub do obudowy komputera, jak kto woli. I jeśli chodzi właśnie o tą edycję, no, czy ona się opłaca, czy jest ładna, czy nie, no generalnie zdania są podzielone. Dla mnie osobiście ta maska jest dość fajna, fajnie się to prezentuje. Ja już też kiedyś miałem edycję z Ghost Recon Wildlands, w której była czaszka. To jest chyba jedyna edycja, w której właśnie sam jakby to sama głowa postaci albo jakakolwiek maseczka. A nie, jeszcze jest z Darksider, tak? Nie, nie pamiętam. Ale nie jest o to. Czy 1300 zł, 1200, 1199, w zależności od sklepu, jest to dużo? Moim zdaniem za to zawartość jest to holendarnie dużo, bo sama gra, moi drodzy, w wersji premium z zaokrągleniem kosztuje 350 zł, tak więc w zależności od sklepu, to za 900 zł płacimy za magnes, pudełko i tą maskę. Od razu powiem, że ta maska nie jest do użytku, jest ona po prostu stojąca i nic więcej nie zrobimy, nie założymy jej na głowę, tak jak w przypadku Fallouta i innych edycji z maskami. To 900 zł za to moim zdaniem jest przesada. Ja tą edycję maksymalnie bym wycenił na 800 zł. Jeśli chcielibyśmy jakieś te większe pułapy złapać, bo w przypadku właśnie cen takich edycji kolekcjonerskich jesteśmy chyba zmuszeni wyprzedawać po kolei części naszego ciała. Albo
inne rzeczy robić, no bo to jest nierealne, słuchajcie, 1300 zł. Są edycje może, na które warto tyle wydać, tak jak była, ostatnio wychodziło właśnie kilka takich, ale za te 1300 zł, to ja, jak sobie robiłem obliczenia, to za, uwaga, za 1600 zł, przepraszam, za 1600 zł mam do zakupienia dwie edycje kolekcjonerskie z The Division, figurka dodatkowa z The Division i edycja kolekcjonerska z Anno 1800. Cztery rzeczy mogę za to kupić. Ja porównuję między edycjami, no bo ktoś mi powie, że 1400, no to można, czy 1300 można sobie kupić Seicento, no można, ale no nie porównujmy edycji kolekcjonerskiej do samochodów. Ciężko mi jest się tu wypowiedzieć, bo z jednej strony ta figurka, znaczy ta maska ma coś w sobie, co korci, żeby ją po prostu mieć w swojej kolekcji, ale z drugiej strony nie jestem chyba sadystą i samobójcą, żeby wydać tyle pieniędzy na jedną rzecz, gdzie generalnie w grę też nie będę grał. I prawdopodobnie chyba tak się zastanawiam, czy gra jest osobno, czy jest w tym steelbooku. Ale chyba będzie osobno. Nie wiem, powiedzcie mi, co wy sądzicie o tej edycji. Jak widzicie pewnie w moim głosie, jestem troszkę zaskoczony i no zażenowany, bardziej tu ceną. Jestem ciekaw, ile ona będzie później kosztowała. Uwaga, jeśli chodzi na przykład o edycję Residenta, to rozumiem, jest to tytuł długo oczekiwany, szybko edycja zeszła, a Mortal w wielu sklepach jest jeszcze dostępny, mimo że już dawno został zapowiedziany, więc chyba więcej osób podziela moje zdanie, że za tą cenę nie opłaca się zakupić tej edycji kolekcjonerskiej, więc jeśli chodzi o wynik tego filmu, tak czy nie, mówię od razu, nie, na razie, nie. Tak więc zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!